No to co, lecimy dalej łucznikiem. To znaczy dzisiaj mam nadzieję, że uda się już wybrać klasę łucznika. Mamy 16 poziom, tam chyba trzeba 20 profesji wbić, także już niedaleko. Jeżeli chodzi o Warriora, to mam tu już 34 level. Jak ktoś chce, to może sobie wbić na Twitcha mojego. Tam właśnie gram tym Warriorem i tam praktycznie codziennie jestem online, także zapraszam. A my sobie lecimy tym łucznikiem. Jeszcze nie, ale już za niedługo. No, tu już mamy 17 poziom profesji. Teraz muszę iść porozmawiać. Tutaj. Dobra, co ty masz mi ciekawego do powiedzenia? Pyk. Okej, dostałem pieniążki i kurczaki. Kurczaki są akurat spoko. Menadżer, czyli musimy się wrócić do kopalni. Pyk. Ja chyba tam byłem, tak? Tak, byłem. Dobra, siema gościu. Rozmawiamy. I tu chyba cepeki za niedługo będą do zrobienia. Tak? A, muszę ubrać maskę. A, mam maskę ubraną, okej. Idziemy sobie porozmawiać tutaj z górnikami. Cyk. Zdaliśmy 10 rudy. No i mamy CPK na 16 poziom. Także let's go. Jeżeli chodzi o nagrody, to tutaj będzie albo broń, albo narzędzie do materiałów. Oczywiście ja bym wolał broń. Ale zobaczymy, co się uda zdobyć. A to chyba będzie krótki cepek, bo tak widzę, to sobie po prostu idę do przodu. Nawet nie muszę zabijać tych mobków. No i dobra, teraz pytanie, prawo czy lewo? Idę w prawo najpierw. Dobra, i tutaj teraz musimy niestety powybijać. Ale ta owieczka jest do niczego. Owieczka już umarła. Trzeba będzie jakiegoś peta ogarnąć lepszego. Ta owieczka to... No nie nadaje się, nie nadaje się. Dobra, ja już tutaj pozabijałem i wychodzi na to, że muszę iść do góry, bo tu żadnej dźwigni nie ma. A przejść dalej też nie mogę. Także zobaczymy, co tam jest z góry ciekawego. A, tu też po prostu mobki do zabicia póki co. No i tutaj teraz mogę przejść w prawo. Tutaj pewnie... Aha, tutaj mam dźwignię, którą muszę odpalić. Pewnie pojawią się mobki. Tak, oczywiście mamy mobki, które muszę zabić, żeby przejść. I pewnie będę musiał tam w dół przejść znowu. Dobra, mobki wybite. Więc wracamy. To jest dźwignia po użyciu. Także co, lecimy na dół. Jak na środku nie będę mógł przejść, to znaczy, że muszę iść na sam dół. No i nie mogę, dobra, czyli lecimy na sam dół. Dobra, tutaj mamy otwarte. No i standardowo dźwignia i pewnie mobki do zabicia. O, jeszcze skrzynka, zobaczymy, co z niej poleci. Wiem, te mobki wybije. Dobra, mobki mamy wybite, otwieramy skrzynkę. A w niej... Kurde, nie widziałem co. Bo akurat wyskoczyło, że ktoś skończył rajd, także... Nie wiem, co tam było w tej skrzynce. Dobra, idziemy do góry i na prawo. Tutaj już mamy otwarte. I to będzie ostatni room w tym CP-ku. A w tym roomie nie ma nic. No to wychodzimy i zobaczymy, czy broń uda się zdobyć. Fajnie by było. Broń była po lewej, ale one czasami się zamieniały miejscami, także nie jest powiedziane, że będzie po lewej. Uwaga! Pyk. Dobra, mamy broń. Także git na 18 poziom. A ja chyba jakoś za niedługo będę miał 18? Tak, za 22% praktycznie. O, już mam level. A, 17 dopiero wybiłem. Dobra, czyli jeszcze jeden poziom muszę wbić. Rękawiczki do zmiany. No i w sumie tyle. Dobra, trzeba wrócić do miasta. Tak więc tutaj sobie porozmawiamy. Pyk. I kolejny quest to... To co? Buty poszukiwacza przygód. Te buty da się kupić u jakiegoś chłopa. Tak, dokładnie. Tutaj są te buty, także bierzemy. No i co, wracamy. Dobra, buty oddane. Okej. I dalej mamy cepek kolejny, na 17 poziom tym razem. Jest skrzydełka tutaj, także lecimy tam od razu. Nie, może ja sobie kupię jeszcze jakieś kurczaki, jak już tu jestem. Na pewno mi się przydadzą. 35. I wracamy. No i zobaczymy, jakie tu będą nagrody. Jakieś fragmenty to raczej. Nic ciekawego. Czekamy na jakieś CPK, gdzie będą jakieś fajne. Gdzie będzie jakieś fajne EQ do zdobycia.
Dobra, to jest ogólnie cepek, gdzie trzeba być tego impa. Jemu wystarczą to przeważnie dwa hity i mobki znikają. Nie trzeba go do końca zabijać. Pyk. Dobra, i teraz gdzie mi się odblokuje? Na prawo, okej. To idziemy tam. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Dźwignia. Pytanie, czy się pojawią mobki. O, jeszcze skrzynka jest. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Dobra, dźwignię mamy. Sobie pykniemy skrzynkę. Dzwonek z rodzinnych stron? A, to jest to, do minilandu, okej. Dobra, tutaj mamy znowu tego impa. Imp umarł, także lecimy dalej. A to szybkie cepeki, ja kurde lubię takie szybkie cepeki. O, tu już są dwa impy. Zobaczymy, jak to pójdzie. O, dobra, to już chyba trzeba zabić. Do końca. Dobra, git, mamy to. Od razu lecimy dalej. Dalej, no i tam już wyjście. Pytanie, czy będzie jeszcze walka z tym impem, czy nie? Tak, będzie jeszcze walka, dobra. I tutaj już chyba muszę go zabić do końca. Pyk. O, jeszcze jeden się pojawił, okej. Dzwonek do minilandu. O, zajączek. Dobra, no i git, mamy to. Z nagród nic ciekawego nie ma. Jakoś super. Także nawet się zastanawiam, co brać. No i dobra. Pewnie będę musiał wrócić, tak? Mruczący górnik. Dobra, znowu z nimi muszę pogadać. Dobra, siema. Pyk. Zadanie ukończone, dostałem 7 kilofów. Także Cox. I z menadżerem, czyli przed kopalnią. Dobra, gadamy z grubaskiem. Pyk. Pewnie zaraz będzie. O, teraz mamy polowanko. Czyli tak, 5 szczęśliwych górników i 3 doświadczonych. Dobra, no to lecimy. Ale powiem wam, że się nie mogę doczekać, jak już wybiorę klasę, bo wtedy gra staje się o wiele łatwiejsza, nie? Granie tym poszukiwaczem przygód to jest taka męczarnia. No i dobra, ostatni górnik właśnie pada. Także questik zrobiony, 3000 złota. O, i znowu trzeba upolować. Tym razem 6 doświadczonych i 10 szczęśliwych górników. Ale już mam połowę 18 poziomu profesji, także jeszcze 1,5 levela tylko i wybieramy klasę w końcu. I zacznie się tak naprawdę. Może jeszcze nie prawdziwa gierka, bo prawdziwa gierka się zaczyna na pierwszym SP-ku. Jak już zdobędę pierwszego SP-ka, ale taka przyjemniejsza gierka, o, tak bym powiedział. O, właśnie wybiłem 19 poziom profesji, także jeszcze tylko jeden i będzie fajnie. Dobra, padł ostatni górnik, także kolejne zadanie zrobione. I znowu z menedżerem trzeba porozmawiać. Co nam powiesz ciekawego? O, 15 potek, fajnie. 18 poziom. I mamy kolejnego cepeka. To jest chyba ostatni tutaj, tak? Tak. Na fioletowo. Ten fioletowo to chyba przeważnie są dłuższe. I fajne nagrody są. Więc obstałem, że tam będzie jakaś broń. No i zobaczmy, jakie są nagrody. A, zbroja tym razem. Wojownik, łucznik albo mag. Łucznik jest na środku. Zobaczymy, czy tak też będzie. O kurde, i to jest dłuższy cepek już. No, tutaj będzie troszkę zabawy z tym. No, ale tylko dwa mobki były, także nie ma tragedii. Tutaj nie muszę wybijać, także skip. To można skipować, to skipuję, bo szkoda czasu. Też tym poszukiwaczem przygód nie gra mi się jakoś super fajnie, także chcę jak najszybciej wybić ten 20 profesji i wybrać tego łucznika już. Dobra, i muszę iść na prawo. A, i tutaj chyba dźwignia będzie. Zobaczmy, tak, mamy dźwignię, ale najpierw mobki trzeba ubić. Dobra, tylko dwa mobki były, także nie ma źle. Otwieramy dźwignię, która nam otworzy drzwi na środku. Prawdopodobnie będziemy mogli zejść w dół. Czy tak jest? Oczywiście, że tak. Także idziemy.
Tu też można skipnąć. A i teraz będzie prawo, lewo, dół, o kurde. Gdzie ja mogę iść? To jest pytanie. Nigdzie nie mogę, muszę zabić najpierw. No i dobra, otworzyło mi się przejście na dole. Znaczy idziemy w dół. Oczywiście czasami trzeba pozabijać tutaj mobki po drodze. Dobra, tym razem były 4 mobki. Aha, i tutaj mamy dźwignię kolejną. A myślałem, że to będzie przejście stąd na lewo, ale to chyba będzie tam lewą stroną trzeba przejść. O, owieczka wbija level, 12. Fajnie, fajnie, tylko ta owieczka jest useless, nie? Możliwe w ogóle, że po tym CP-ku już będę miał 20 poziom profesji, bo mam 52%. Także jest duża szansa, że po tym CP-ku uda się już wziąć łucznika. Dobra, zobaczymy w skrzynce, co będzie ciekawego. Orzeszki. No, tak średnio ciekawy bym powiedział. No i dobra, mam odblokowane po prawo. Czyli tutaj też pewnie na końcu będzie dźwignia. Będę musiał wrócić, później lewo. I tam już do wyjścia. Oczywiście stuna dostałem randomowego. Pięknie. Dobra, no i tak jak mówiłem, tutaj mamy dźwignię. Tak więc dźwignia odpalona. Skrzynka. A w niej nic. No i teraz mogę przejść na lewo. I tam już się będziemy powoli kierować do wyjścia. Tych skipuję, nie chce mi się tego bić. A, tutaj jeszcze chyba tam na górę będę musiał iść. I... Tak, na górę najpierw muszę iść. Tutaj pewnie znowu będzie dźwignia. Mamy dźwignię, mamy mopki. O, i skrzynka. Także może w końcu coś poleci z tej skrzynki. Chociaż jednej. A, w skrzynce... Piasek. No i prawie końcówka. Chyba, tutaj jeszcze chyba muszę tylko te mopki wybić. I będzie koniec. Ale kurde, często te struny łapię. Tragedia. Także wybiję sobie te mopki i mam nadzieję, że uda się wybrać zbroję dla łucznika. To było giga fajne. O, i wbiłem 20 poziom profesji, także na stówę po tym CP-ku zmieniamy profesję. Koniec? Koniec. Dobra, zobaczymy co się uda wybrać. Uwaga. Kurde, dla wojownika. Szkoda. Dobra, oczywiście musimy wrócić do miasta. Także cofniemy się. No i dobra, rozmawiamy sobie z nią. Pyk. Teleportować. Kurde, chciałbym, ale nie mogę. Bo muszę tutaj pogadać sobie. A nie, to z nią, u niej się to robi. Dobra, także ściągamy ekwipunek dla poszukiwacza. To i broń. Uwaga, pyk. Zmiana zawodu. Tak, łucznik. No i dziękuję, mamy łucznika. O, buty na 18 poziom. No i dobra. I co? Lecimy robić kwestika. A, jeszcze właśnie skille jakieś też by się przydały. Co my tu mamy? Strzał w dziesiątkę. Na pewno to bym chciał. A tych dwóch nie biorę. Wezmę tylko tego skilla. Pyk. No i dobra, jeszcze pójdziemy po kurczaki. Trzeba zrobić zapasy. Także sklepik. Kupujemy 55. No i dobra, wracamy. No dobra, ogólnie muszę pozbierać owoce mandragory, lisie ogony i ziarna złośnika. Także chyba z tych tutaj powinno być ok. No i dobra, ostatni przedmiot do zadania. Zadanie skończone. Ogólnie powiem wam, że te lisy są giga dziwne, bo one mają wywalone w ogóle. Ja je uderzę, a one nic, dalej sobie biegają. Ale no okej. Okay. Niech będzie. Dobra, wracamy do miasta pogadać. Siema, co mi powiesz ciekawego? No nic ciekawego w sumie. Cepek będzie teraz kolejny? A nie, dobra, tutaj mam. Ospałek, to on jest tutaj. Tutaj? Tutaj gdzieś. Tu jest chłop. Ale ja bym chciał zobaczyć, czy mam jakiegoś nowego spela.
Nie, jeszcze nie mam. Na trzecim będę miał tego i tego na czwartym. W sumie to na czwarty czekam. No te mele to są useless moim zdaniem. Dobra, idziemy do tego chłopa. Dobra, co nam powie ciekawego? O nie, to jest włóczyki. Tak czy nie? Czekajcie, bo się teraz pogubiłem. O, spałek. To jest o, aha, bo ja, dobra, wiem. Czy przyjąć w niego zadanie. 19 poziom. Rudy potrzebuję. Aż nie mam rudy? Kurde, na warriorze to miałem tej rudy. Aż za dużo. Dobra, to jedziemy kupić. Potrzebuję 3 sztuk. Ruda. Pyk. Kurde, prawie 3K jedna sztuka. O, ale drogo to wyszło. Masakra. Jakie to drogie. Dobra, oddajemy. Teraz będą kill-offy. Będą kill-offy? Tak. Dobra, kill-offy mam. Na szczęście. O, dobra, dostałem magazyn do minilandu. Pięk. No i cepek na 20 level, więc musiałbym dobić ten level, ale to już kolejnym razem, także aktualnie to by było na tyle i do następnego.